prasowalnicy. Tego jeszcze na polskim klockotubie nie było. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF Kloc, który zajmuje się tematyką sprawdzania, czy w ogóle to jest fajny kloc, czy w ogóle inne klocki niż oryginalne duńskie klocki Lego mogą być fajne. No i tak jest, niektórzy zapytają mnie, czy Playmobil to w ogóle może być kloc, czy to w ogóle jest kloc. Natomiast moi drodzy, ja już to kiedyś tłumaczyłem w innym odcinku, ponieważ to nie jest nasze pierwsze spotkanie z właśnie Playmobil. W porównaniu gazetek Lego z Playmobil, tutaj znajdziecie odnośnik, tłumaczyłem, dlaczego mimo wszystko w jakiś sposób traktuję je jako klocki. No i też nie jest to pierwsze moje spotkanie z gazetkami, ponieważ również odsyłam was tutaj, no już raz mieliśmy poprzednie numery zarówno magazynu dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Jednak właśnie na dniach, kilka dni temu wyszły nam właściwie, bo one wychodzą równolegle, dwa nowe numery i jest to numer dla chłopców, czyli Playmobil Blue, gdzie znajdziemy komiksy, zabawę i akcje oraz piracki klimat, piracką figurką jednocześnie. Wszystko za 12,99, czyli dokładnie tyle samo co i gazetki Lego oraz Playmobil Pink, również komiksy, zabawa i akcja, chociaż tutaj o tym nie piszą u góry, ale mamy fajną figurkę pani weterynarz z pieskiem. No ja lubię pieski, jak wiecie, więc jak najbardziej warto. Moi drodzy, przyjrzyjmy się w woli ścisłości na chwilę jeszcze gazetkom. Chociaż tak jak mówię, je oglądaliśmy, analizowaliśmy, rozmawialiśmy. Ba, w pierwszym filmiku, o którym wspominałem, nawet porównywaliśmy sobie właśnie, które gazetki są lepsze. I no szczerze powiem, no również tu Playmobil miał pewne takie cechy, których nie miały gazetki Lego. Lepsze nawet niż gazetki Lego, moi drodzy. Jeżeli dziwi was to dziwne tło, na którym dziś nagrywam, nie, no to moi drodzy, w związku z tym, że mam wiele projektów otwartych, filmowych i właściwie każdą powierzchnię płaską w domu mam zajętą, została mi tylko prasowalnica, na której mogę dzisiaj kręcić, także film z prasowalnicy, tego jeszcze na polskim klockotubie nie było. Ale moi drodzy, gazetka Playmobil tym razem nawiązuje do klimatu morskiego. Znajdziemy w niej kapitana piratów wraz z czaszką oraz szabną. Znajdziemy reklamę innych oczywiście secików tutaj pirackich. No i znajdziemy również komiks, który zaczyna się od przedstawienia postaci. Komiks ma bardzo fajną kreskę, ale co ma najfajniejsze, to ten gość z włosami na klacie. No to jest prawdziwy, no praktycznie heteromagnes, tak jak i u mnie na moim filmiku w Lidze Upierdliwych. Jeżeli nie widzieliście, was zapraszam na mój najnowszy serial. Komiks oczywiście tutaj odnosi się, jak i cała gazetka, tylko i wyłącznie do piratów. Znajdujemy również tutaj na tropie klejnotów. Ale nie, to trochę wygląda jak ścięty plakat, ale nie, moi drodzy, to nie jest plakat. Komiks dalej się ciągnie i ciągnie się przez większość tego magazynu. Dopiero tu znajdziemy plakat, na którym jednym mamy zdjęcie tutaj odwzorowanie prawdziwego zestawu. Oczywiście on tak się dzieli, więc tutaj po drugiej stronie mamy tą część. Jak i część, to co zawsze zachwalałem, znaczy zawsze raz zachwalałem, rysunkową przedstawiającą rysunkowy plakat. Dalej trochę łamigłówek, no i mimo wszystko piraci, no jak wspominałem, cała gazetka jest o piratach, no może też źle powiedziałem, bo jest również trochę o klimacie morskim. Moi drodzy, również uważam to za fajne podejście, zaraz się dowiecie dlaczego. Klimat morski jest zachowany, natomiast mamy tutaj nowoczesność, aczkolwiek przecież piraci to nie muszą być tylko piraci tacy, wiecie, średniowieczni i tam trochę dalej, mogą to być piraci aktualni, tak? Natomiast nawiązanie do piratów, o, znajduje się również tutaj, że znajdują takie sprzęty pirackie i tak dalej. Ale moim zdaniem, czemu, moi drodzy, czemu mimo wszystko mówię, że to jest fajne? Bo spójrzcie, w następnym numerze, ale nie męskim, adamskim, otrzymujemy panią z plaży. Fajne jest, więc to uważam nawiązanie tego klimatu plażowego. Wasze rysunki, być może wasze, jeżeli tu widzicie swój rysunek, no to gratuluję wam. Oczywiście konkurs, w którym możemy wygrać takie oto fajne nagrody. Quiz, co mi się też bardzo podoba, o tym co pamiętamy z komiksu, co tu było fajnego. No i zapowiedź kolejnego numeru, w którym będzie strażak. No tu troszkę zajechało gazetką Lego City, bo tutaj oni lubią strażaków, więc tu zajechało trochę. Natomiast wiemy, że to pewnie jednorazowa akcja, później znów wracamy jakieś bardziej egzotyczne klimaty. Również wiem, że lubicie absolutnie dinozaury, więc jakaś inna zapowiedź gazetki z dinozaurami. No i spójrzcie, karty się pojawią nas w takiej gazetce, a u mnie też niebawem już te karty z DC. Oczywiście na bazowym kanale, gdzie zajmujemy się Lego. Moi drodzy, Playmobil Pink zaprasza nas przede wszystkim, zachęca nas również wypiekami słodkie psie łapki. No uwielbiam pieski, więc psie łapki to może być coś dla mnie naprawdę wow. Twój weterynarz, więc nie dziwi, że całość jest o weterynarzu.
A przynajmniej ten pierwszy komiks traktuje o przygodach pani weterynarz. To jest pani? Pani. O, pieska. No, jak wiecie, ja i mój piesek. Siania się trochę wstydzi być w telewizji. Więc klimatycznie komiks im pasuje super. No jest również tutaj reklama męskiego, męskiej wersji magazynu. Chociaż męska, damska, nie powinniśmy tak podchodzić, bo ja uważam, że na przykład miasto potrzebuje przecież również weterynarza, więc nie powinniśmy tak mówić męska, damska moim zdaniem. Natomiast kolorystyka będę sugerowała. W środku oczywiście plakacik jeden narysowany również jak tam i drugi zdjęcie zestawu. Co fajne, mam również tu kolorowankę, plakatokolorowankę. No i właściwie to nie jest plakat, ale jak już wiemy, to będzie plakat. Co zapamiętałaś z komiksu? No tu znów sugerują ta dziewczynek, to jest. I znów ten sam zestaw, w sumie, który był na plakacie. To takie dziwne trochę. No i ciasteczka, moi drodzy. Jak przyrodzić ciasteczka? No mój piesek takim by się zajadał. No gdyby to nie to, że zwierzątka nie mogą słodyczy, nie mogą. Bo cukier je zabija. Wielka parada puzli, moi drodzy. No nie, naprawdę łamigłówki, zagadki, co pamiętamy. Jest tu ciekawie. Również konkursy do wygrania. Mamy takie zestawy, można powiedzieć, z Playmobil City Life, bo tak się nazywa tutaj męska wersja. Wersja City. Czym zajmuje się weterynarz? Również mamy taki quiz. Wspaniałe prace. No i super, moi drodzy. Tak jak mówiłem, w kolejnym numerze otrzymujemy panią plażowiczkę, która wakacje spędza nad morzem. Ma ona tu rozwinięty strój, w sensie ma dodatkową spódniczkę, która się ściąga. Czekamy, klimaty plażowe, moi drodzy, to jest to, co lubię. Dodatkowo na końcu mam jakieś wycinanki, z których możemy również wiele godzin fajnej zabawy sobie zrobić, czego nie mamy w wersji męskiej, to mamy tylko reklamę w wersji damskiej, moi drodzy. No, oczywiście gazetka zawsze jest fajnym dopełniaczem, ale najważniejszą rzeczą w każdej gazetce jest absolutnie zestaw, tudzież hipek, tudzież cokolwiek, co w niej otrzymujemy. Również nie inaczej jest oczywiście tutaj, moi drodzy, tak jak mówiłem, ostatnio gadaliśmy sobie o tych fajnych blisterkach. Piesek, pani weterynarz. Niezłe jest to tło, które z dala naprawdę już robi swoją robotę, że widać, że to jest pani weterynarz na stoliku. Tego stolika mi trochę szkoda, że nie ma, ale oczywiście nie mogłoby, to by było zbyt piękne. To jest wydawane w serii chyba Playmobil Plus, to się tak nazywa. Nie, tam byłby stolik, no i pirat, który, och, piękny pirat. Jeszcze chyba lepsza figurka niż ta z poprzedniego, chociaż trzeba pamiętać, że mi się fajnie trafiają póki co te figurki w pierwszej. Trafiają, no są dodawane w pierwszej, boom. Rycerz, tutaj mamy pirata, moi drodzy, a zacznijmy sobie od damskiej. To jest fajne jednak takie dodawanie, są niezłe klimaty. I potem mówię, chwili przerwy, gdzie w przyszłym numerze dostaniemy City. Mam nadzieję, że szybko wrócimy sobie do takich egzotycznych klimatów, ponieważ zdecydowanie firma Playmobil ma ich więcej niż firma Lego. Moim zdaniem, moi drodzy, ma ciekawszy asortyment, jeżeli chodzi o krainy. I szkoda. No ale może Lego jeszcze się tutaj kiedyś poprawi, tak? Określiliśmy już, że te zabawki Playmobil również są fajne. Moi drodzy, co my tu mamy? Mamy tutaj takiego psiaczka. Psiaczek to jest dalmatyńczyk, jak widzimy. Co ciekawe, to tutaj mu się oczywiście zdejmuje. Ja się jedynie co trochę obawiam o te Playmobile, że one gdzieś tam, wiecie, tak łatwo to będzie, żeby to zginęło i tak dalej. Aczkolwiek no przyklocki wcale nie są większe, więc czemu miałoby to ginąć, nie wiem. Moi drodzy, możemy więc mu na absolutnie każdą łapkę nałożyć taką... taki opatrunek. Fajny, mały psiaczek, oczywiście tu nie ma elementów ruchomych. No to, że tu możemy tak odgiąć, to wiecie, to już na własne ryzyko, no gdyż nigdy nam nie obieca, że nam się nic z tym nie stanie. Ale nie powinno, bo naprawdę to jest solidnie wykonane, naprawdę klocek jest klocek. Zabawka jest porządnie wykonana, plastik jest ok. No i tutaj biedny psiaczek ma już opatrunek na łapce. Nie, no ładnie to wygląda, jeżeli chodzi o wzorowanie. No i mamy również panią, która ma stetoskop w ręku do badania psiaczka. Jak już widzicie, to już jest absolutnie gumowy, luźny element, więc on nam może tutaj całkowicie luźno, jak chcemy latać. No i to mi się nie podoba, że on jest taki gumowy. Natomiast tu spójrzcie, ma do spokojnie do obsłuchiwania tego pieska i to ładnie wygląda, to ładnie wygląda. No i nawet jeżeli chodzi o całość, po prostu, tak, całość zabawy, że to ładnie tak wygląda. No Lego by tak tego nie odwzorowało, ale tu myślę, że... Aczkolwiek musiałbym mieć taką rurkę, by było okej. Moi drodzy, ten stetoskop się nam tu oczywiście zdejmuje. Pytanie, czy on się zdejmie przez włosy. Nie zdejmie nam się przez włosy, czyli tyle. Fajnie, że te włosy nam przyblokują spadnięcie tego stetoskopu. Tu kucyczek, no wyraz buzi już ostatnio komentowaliśmy, więc nie będę dziś nad niego komentował. Ładny nadruk tu, koniki, gąski, króliczki. Nie, no ładnie to wygląda, naprawdę super. Oczywiście to już się tutaj pani nie zdejmuje. Natomiast w goli ścisłości jeszcze zdejmiemy sobie o stetoskop. Spójrzcie, jak on jest zakładany. Nie ma szans, więc żeby on spadł, wygląda on tak. Musielibyśmy chcieć go urwać, ponieważ on jest składany, widzicie, tutaj, w ten sposób. No i włosami jest zabezpieczony. Musielibyśmy naprawdę szarpać, by go urwać, moi drodzy.
Ja to jest z wkładaniem tych włosów mam zawsze problem. Zawsze mam problem z tym wkładaniem włosów. To jest trochę nieintuicyjne jak dla mnie, a nawet trochę bardzo. No ale cóż, moi drodzy, tak prezentuje się pani weterynarz. Bardzo ciekawa, przydatna postać. Tym bardziej, że moje miasto, WTF, przecież nie ma lekarza. Moi drodzy, kapitan piratów, czy jednak ta ciekawsza postać, która zdecydowanie bardziej interesuje. Już sprawdzamy, jak on się tu prezentuje. Te naklejki, te obrazki, które naprawdę robią fajną robotę. Moi drodzy, przede wszystkim ma on czachę. I czacha robi naprawdę świetną robotę. Ja u siebie w domu mam pełno takich marynistycznych akcentów i śmiało mógłbym ją gdzieś tam wbić do kwiatka. Wyglądałaby super, wyglądałaby świetnie. Tu mamy rurkę. Jest ona ciut grubsza od Lego, więc nawet nam się zmiesza, nam się to nie pomyli. Mamy czachę. Czy czacha w ogóle da się mu wyciągnąć tą głowę i podmienić? Pewnie nie, ale zaraz to sprawdzimy. Czy ściąga mu się również... Kapelusz mu się ściąga, moi drodzy, kapelusz mu się ściąga. Niesamowicie fajnie, chociaż wtedy czacha trochę traci, no bo spójrzcie, jak ona wtedy wygląda. No taka nieludzka trochę ta czacha, ale no naprawdę creepy element. Ciekawy, fajny element. Więc również tutaj mamy taką czapę i teraz czekajcie, moi drodzy, sprawdzamy. Tak jest, dokładnie dostajemy dwie te same czapy w różnych wersjach kolorowych. Naprawdę fajna sprawa. Ciekawa sprawa, więc już wiemy, że możemy dać mu złoty. Szabla, która, no widzicie, trochę za bardzo dla mnie jest mięciutka. No, taka szabla nie powinna być, tym bardziej, że szabla to jest jednak element, który możemy walczyć, wiecie, stykać się i tak dalej. Nie powinno tak być, moi drodzy, by było aż tak miękka. Dostajemy, on ma tutaj kolczyki. Czy kolczyki są w ogóle wyjmowane? One będą przypuszczalnie dokładnie na tej samej zasadzie jak stetoskop. No ciekawy mechanizm, ciekawy. Możemy więc go przełożyć pani. Oczywiście będzie znów problem włożyć fryzurkę. Natomiast czy cała głowa nie chce nam się wyjąć? Nie chce nam się wyjąć, moi drodzy, cała głowa. Więc nie jestem pewny, czy tą głuszaszkę tu zamontujemy. Niemniej, no też ciekawa sprawa. Spójrzcie, tu mu się zdejmuje w żaden sposób. No tu się trochę trzeba się będzie natrudzić chyba. A nie, czekajcie, tu mu się... Trzeba pewnie też zdjąć włoski. Nie, nie trzeba zdjąć włosków. Ma on tutaj kaburę, która właśnie idealnie ten miecz... Kabura, pochwa, przepraszam. Ale czy ona pomieści? Pomieści, moi drodzy. Pomieści go idealnie. Tak on wygląda. Czy mu się zdejmuje to w jakiś sposób? Chyba nie, bo to się nie rozdziela. Tak jak w przypadku zbroi u króla, to musiałoby się rozdzielać. Chyba, że mu jakoś rączki wyłamiemy, ale nie chcę robić takich, moi drodzy, tutaj ruchów, jak wyłamywanie rączek i tak dalej. No cóż, uważam tą gazetkę za bardzo udaną pozycję. Spójrzcie, jakie fajne gacie on w ogóle ma pirackie. No mega fajny klimat zachowany. No, tu mu bardziej już pod to nie zajrzymy. No taki Jack Sparrow trochę po roku w Rosji. Ale no nie szkodzi mimo wszystko przecież... Nie zapominajmy, że Rosja też mogła mieć swoich piratów, nie? Moi drodzy, no Playmobil można lubić, można nie lubić, natomiast nie można im odmówić tego, że są normalnymi zabawkami, dobrze wykonanymi. Tu najsłabiej wykonany jest absolutnie tenże miecz, natomiast poza tym wszystko jest to wykonane jak najbardziej dobrze. Nie można im więc tego odmówić, że są słabą zabawką i tak dalej, bo nie, bo są zabawką dobrą. Więc... Warto czasem się pochylić nad nią i na przykład takimi detalami spójrzcie, jak tu kołnierz podniesiony, tu położony. Naprawdę podchodzą detalicznie, nie wiadomo jak, profesjonalnie. Wiadomo, podchodzą profesjonalnie do swojej pracy. No i naprawdę robią w miarę okej te zabawki, nie ma co. No cóż, to już moje, ja już mam cztery postacie z właśnie Playmobil. I myślę, że to uniwersum dalej u mnie w mieście będzie w jakiś sposób się rozwijało, moi drodzy, bo naprawdę uważam, że jest warte pochylenia się nad nim. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Jeżeli spodobały wam się te figurki, pamiętajcie, że one są aktualnie w kiosku do kupienia. A myślę, że w jakiś sposób jednak naprawdę warto się nad tym pochylić i sprawdzić, jak to z tymi Playmobilami jest. Tym bardziej, że one... Nie samymi typowymi klockami człowiek żyje. Jeżeli nie widzieliście innych Playmobilów, to już was zapraszam, ale zaproszę was jeszcze raz na ten filmik. A jeżeli macie jeszcze chwilkę czasu, zapraszam was na inne moje filmy WTF. Tak byście nadgonili sobie trochę inne klocki niż tylko klocki Lego. Dzięki, do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Bye!